Cześć, z tej strony Szakali, witam Was w kolejnym odcinku na kanale TechnoStrefa, a dzisiaj zrecenzuję dla Was powerbanka Hyker 4800, który już od poniedziałku 28 sierpnia będzie dostępny w sieci sklepów Biedronka w cenie 34,99. Zapraszam serdecznie do oglądania. Urządzenie przybywa do nas w takim oto pudełku, a w środku znajdziemy naturalnie samego powerbanka, ale i co wcale nie jest takie oczywiste, krótki przewodnik micro USB, ponieważ do innego powerbanka Hykera, tego solarnego, którego mogliście kupić. Kilka miesięcy temu w Biedronce, no to tam już przewodzika w zestawie nie było, a więc tutaj mamy plus, czyli podstawowy zestaw powerbank plus przewód micro USB. Jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, to pojemność tego powerbanka wynosi naturalnie 4800 mAh. Jego wymiary to 90x77x22 mm, a waży 231 g, czyli teoretycznie dość sporo, jak na taką pojemność, ponieważ powerbanki, które mają nawet 11 czy 12 000 mAh też często, Często ważą właśnie te około 250 gramów. Jeżeli chodzi o moc tego powerbanka, deklarowaną przez producenta, to mamy tutaj prąd ładowania 5V 1A, no i właśnie daje to nam 5W i dokładnie tyle samo mamy na wejściu. Również 5V 1A, także no nie jest to jakiś powalający wynik, ale taki zupełnie podstawowy, który powinien starczyć do takich smartfonów, które mają akumulator mniej więcej o pojemności 2-2,5 mAh. Obudowę wykonano tutaj z metalu i oprócz koloru złotego mamy jeszcze do wyboru szary, czerwony i niebieski kolor. No i mogłoby się wydawać, że to jest naprawdę porządnie wykonany Powerbank, ponieważ elementy są dosyć sprawnie spasowane, dosyć dobrze spasowane nic tutaj nie trzeszczy. Yy, oczywiście, w pewnych miejscach możemy gdzieś tam przycisnąć ten, ten metal, ale generalnie wszystko trzyma się dobrze. Natomiast dałem informację na swoim Snapchacie, do którego do teraz widzicie. Na ekranie, że będę testować tego powerbanka. No, i tutaj jeden z widzów napisał do mnie i wysłał mi zdjęcia, jak taki powerbank wygląda po kilku miesiącach użytkowania. Bo ten powerbank był już wcześniej dostępny w biedronce. No, i powiem wam, że wygląda to nieciekawie. Nie wiem, czy mój widz tutaj bardzo źle traktował tego powerbanka, ale z tego co mi pisał, to raczej, raczej traktował go normalnie, więc no. Szczerze mówiąc, wyglądał on tragicznie po takim okresie użytkowania. No i tutaj no, muszę wam to przyznać, że po prostu jest najwyraźniej słabej jakości wykonania, więc musicie mieć to na uwadze, jeżeli zdecydujecie się na zakup takiego urządzenia. Na obudowie naturalnie mamy przycisk do włączenia ładowania, mamy także indykator baterii, który generalnie mniej więcej zgadza się z rzeczywistością, chociaż też nie zawsze, bo na przykład naładowałem praktycznie połowę baterii mojego smartfona, a jak widzicie, powerbank cały czas pokazuje, że jest w pełni naładowany, więc to do końca może się tutaj nie zgadzać z rzeczywistością. Mamy także oczywiście wyjście USB typu ANO i wejście USB Micro. Przeprowadziłem oczywiście test tego powerbanka na moim telefonie Galaxy S7 Edge, link do niego znajdziecie naturalnie w opisie tego filmu. No i muszę przyznać, że tutaj wynik mniej więcej zgadzał się z tym, co deklaruje producent, to znaczy na początku faktycznie było to ładowanie 5V 1A, potem to spadło do około 4 z groszami, prawie 5V, ale amperów już tutaj było 0,8, także naprawdę bardzo mało, no i ten telefon ładował się bardzo, bardzo powoli. No więc nawiązuję do tego, co wcześniej mówiłem, ten powerbank raczej sprawdzi się przy telefonach, które mają baterie no maksymalnie o pojemności 2-2 pół tysiąca mAh, bo tak jak w moim przypadku mam powyżej 3000 tysięcy mAh, no to ten Powerbank będzie już niestety tutaj zbyt powoli ładował tego typu baterie. Rozwiązujemy także konkurs z poprzedniego odcinka, jeżeli chodzi o produkty biedronkowe, produkty Hykera, no i tam był do wygrania głośnik Hyker Funky BT. No i tutaj wygrał użytkownik Bary Burger, a oto jego komentarz. Witam, gdybym wygrał ten głośnik, to dałbym go koledze na urodziny, ponieważ on bardzo lubi słuchać muzyki, a akurat nie ma żadnego takiego głośnika. No to najwyraźniej będzie to nieco spóźniony prezent, ale mam nadzieję, że albo ty, albo właśnie Twój kolega skorzystacie z niego i będziecie zadowoleni. No a teraz, Fraszka, która zwyciężyła właśnie w tym konkursie. Taki głośnik dla mnie bomba, dla sąsiada zwykła trąba, trzeba trochę go powkurzać, żeby zbytnio nie zanudzać. Sąsiad dobrym jest człowiekiem, więc wybaczy te hałasy, choć niezgodne z jego wiekiem. Lubi czasem wygibasy. Także brawo, oczywiście, dla Ciebie. Gratuluję. Skontaktuj się ze mną w wiadomości prywatnej na moim fanpage'u na Facebooku, facebookcom Technostrefa. No a tymczasem przechodzimy do podsumowania muszę także nadmienić, że w cenie do 50 zł naprawdę możecie zakupić w internecie, nie tylko w Chinach, ale także w Polsce wiele powerbanków, które po prostu mają wyższą pojemność lub także oferują wyższy prąd ładowania Waszego urządzenia no i tak jak mówię, cena będzie bardzo podobna czasami warto zaoszczędzić na czymś innym te 10-20 zł no i dołożyć do innego powerbanka, bo tak jak mówię, no to urządzenie oczywiście no można kupić i naładujecie tym smartfona, no ale nie będzie to zbyt szybkie ładowanie i też tak jak mówię, jakość tego Powerbanka jakość jego wykonania no jest niestety wątpliwa. Także to jest produkt, którego zdecydowanie ja osobiście nie mogę polecić, ponieważ w tej cenie znajdziemy dużo, dużo lepszych produktów, tak jak mówię, zarówno w Polsce, jak i w Chinach. No i oczywiście serdecznie polecam Powerbanka, którego ja mam, Blitz Wolfa. Link do niego również znajdziecie w opisie tego filmu. No i to jest Powerbank, który ma 10 tysięcy mAh albo 9 tysięcy, w zależności od wersji, którą zakupicie, kosztuje mniej niż 100 zł, no i jest naprawdę bardzo, bardzo dobry, ponieważ ma. Wsparcie dla Quick Charge, czyli dla szybkiego ładowania, nawet tak dużą baterię w telefonie jak na przykład w Galaxy S7 Edge, naładujecie w bardzo, bardzo krótkim czasie. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzu poniżej, co wy sądzicie o tym powerbanku. Być może kupiliście go już na poprzedniej promocji w Biedronce, więc możecie napisać, czy faktycznie jest on tak słabej jakości, jak tutaj jeden z widzów mi pokazywał na zdjęciach, które widzieliście. No i oczywiście odpowiedzcie na pytanie w ankiecie, czy na przykład macie powerbanka, czy też nie, czy planujecie zakup takiego powerbanka w ogóle. Pamiętajcie także o sprawdzeniu wszystkich linków, które dałem. Wam w opisie o zostawieniu łapki w górę pod tym filmem, jeżeli Wam się podobał. No i oczywiście do subskrypcji kanału TechnoStrefa, który właśnie oglądacie, a gdzie znajdziecie dużo, dużo więcej ciekawych filmów odnośnie technologii. Mówił dla Was Szakal, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam i pa! pa.